Siemaneczko, dzisiaj przygotowania do kiszonki z kukurydzy. W tym odcinku przede wszystkim postaram się wyjaśnić, dlaczego tak późno u mnie jest. Później niż wszyscy. Wszyscy wszędzie pokosili, a tylko u mnie zostało. No i troszeczkę takich ogólnych przygotowań. No i też wyszło takie pewne zamieszanko. Ale o tym to jeszcze później. Znowu się okaże, że Johnny ratuje całe gospodarstwo. Miał być ciągnik na chwilę, a wygląda na to, że zostanie na stałe. No niestety, tak wyszło w handlu, czasem tak bywa. Kupiłem go, kiedy euro było po 4,7 i przy obecnym kursie średnio mi się opłaca go sprzedawać, także zawsze się przyda, taka jest po prostu kolej rzeczy. No i dzisiaj cóż, walczymy z silosem. Plac pod pryzmę wczoraj wstępnie tak uporządkowałem, wyrównałem łyżką, bo będzie i silos, i pryzma. No tak, miejsca w tych silosach brakuje, no niestety została trawa, ale mogłem ją przez lato skarmić tutaj w tym silosie obok, tyle że chciałem lato wykorzystać, kiedy jest sucho, żeby zebrać tam te pryzmy z trawą z tyłu, bo tam na jesieni byłby zimą kiepski dojazd, a tutaj z betonu to ja sobie zawsze wezmę. A też pryzmę z kukurydzą przy samej drodze sobie ulokowałem tam, gdzie jest sucho w miarę, więc nie jest źle, w każdym momencie można będzie ją wziąć, jak będzie trzeba, ale ona i tak będzie pewnie szła, wyjdzie tak, że na przyszłe lato będzie jej skarmianie i wychodzi na to, że na przyszłą kukurydzę będę miał trzy komory, znaczy dwie komory i tamte obok, dokładkę. Tak to jest. No jeszcze zapasu kiszonki z kukurydzy, tak jak widzicie tam z tyłu ze zagrabarką, tamtego to co najmniej na 2 miesiące. No i tamtego, za tamtym silosem, tamtej dokładki to na 4-5 miesięcy, czy jakieś pół roku spokojnie do wiosny będzie, także w tym roku też dużo kukurydzy na kiszonkę nie będzie robione, tak około 20 hektarów, bo więcej nawet nie mam gdzie to wcisnąć. Ogólnie przy tych cenach ziarnówki można byłoby się pokusić i utrzymać ten stan zapasów, albo go co najmniej zwiększyć, dodeczko zwiększyć. Tylko że no nie mam miejsca tam na tej pryzmie, żeby za dużo wrzucić. Nie zostało za dużo miejsca, więc ile się uda ukosić, tyle, ile się uda wcisnąć, tyle po prostu będzie ukoszone. A tymczasem zabieram ostatnio maszynę z silosu, tej stałej kosiarki, przetrząsacz i zamiatarkę. A zamiatarkę od razu już do zamiecenia. W sumie to i można byłoby tyle, co ten silos, to zamieść i szczotą, ale no ale jak już i tak muszę odstawić zamiatarę, no to podpiąłem najgorzej te przewody. Jeszcze kurczę, patrzcie, nie wziąłem się w sobie, żeby to przerobić. To można byłoby coś pokombinować, tą pompę wstawić na zamiatarę i na przedni WOM ją puścić. Też by kurde nie głupie było. Też do ogarnięcia temat, ale po co sobie życie komplikować, można pod hydraulikę ściągnika podpiąć i też będzie szybko, także to trzeba będzie przerobić w wolnej chwili, której nie ma. No i bierzemy się za zamiatanką. Coś mi się wydaje, że zaraz będę musiał się zdenerwować. Próba numer 3 poszła, wysadzało wtyczkę od szybko z łączki, ale jakoś młotkiem się udało ją wspomóc, że siedzi jak trzeba. Dobra, próbujemy. Miejmy nadzieję, że już nie wyskoczy. Ogólnie nie byłoby źle cały tutaj beton zamieść, ale dzisiaj nie bardzo mam czas, bo jeszcze czeka mnie parę innych zajęć. Pod górkę. Ogólnie co? Trzeba w Johnnym oleje, serwis olejowy zrobić. Bo już czas minął. Jeszcze do tego żyć się zaświeci. Ale taki już mamy klimat. Thank you.
Tak suma summarum, to tego zamiatania chyba mniej będzie jak czepiania tej zamiatarki, ale żeby nie ona tu stała w tym siłosie, to bym łyżką pozgarniał na z grubsza i szczotą zmytł. Tyle tego, to poszło raz, dwa. Ale że jest jak jest, to już zaznam tej wygody. Jeszcze, żeby się nie nudzić, to dzisiaj przyjechało wapno. Druga dostawa nopkalka. Także po kukurydzy będzie co robić. Kurwa, jak to ciężko teraz na tej wsi trzeba się zapierdalać na tej stocie. Resztka oleju sobie zlatuje i zaczynamy zabawę. Tutaj dużo nie ma, bo tylko wymiana oleju z filtrem i filtr paliwowy, powietrza i odhydrauliki. A, i kabinowe. No i cała robota, także szybki serwisik. Ogólnie co, Johnny jest już niemalże zrobiony, zostały tylko filtry kabinowe, ale ogólnie też były schody, bo kupiłem nie taki filtr hydrauliczny i musiałem jeździć do sklepu i kupić, to mi się trochę zeszło, także pewnie się nie wyrobię dzisiaj go umyć, bo jeszcze muszę do teścia skoczyć po przyczepy, bo jutro u sąsiada odwozimy. Ten będzie z plenarką sobie Johnny latał, a Walterka z Tigo. W tym roku pierwszy raz Tigo poleci w odwóz. No i cóż, no te dwa będą w odwozie. U mnie Johnny będzie gniódł, bo niestety, powiem wam szczerze, ale mała Walterka wywinęła psikus. To w takim momencie, kiedy bardzo mocno jest potrzebna. No, widzicie tamtą plamę pod nią? No właśnie, jest temat podobny jak u Słomka. Tylko teraz pytanie, czy razem z tą dwumasą, z tłumnikiem drgania, poszedł tylko uszczelniacz na tej skrzyni, na tym właśnie od półbiegów, czy cały korpus poszedł? To będzie dopiero wiadomo, jak się rozbierze. Także no na razie tu innych objawów nie ma. O dziwo, ta dwumasa nie stuka jeszcze, tylko pojawił się wyciek. Także i tak tym troszeczkę obgoniłem roboty, ale no jednak ryzykownie jest jeździć. Także no musi być odstawiony ciągnik. Także sobie pauzę zrobię, a teraz czekam do kolejki gdzieś u któregoś mechanika, żeby jak najszybciej to zrobić, jak najszybciej ją do roboty przywrócić. No niestety, no taki psikus się zrobił, ale klątwa skrzyni w walce i u mnie się pojawiła, tylko no padło na N-kę tym razem i zobaczymy, jakie to będą koszta, czy duże, czy troszeczkę większe. A, i jeszcze było pytanie odnośnie żyta hybrydowego i ogólnie zbóż o zimy. Już praktycznie wszystko dzisiaj, reszta przężyto przyjechało. Już materiał siewny mam zgromadzony. I tutaj mamy tak, jęczmień o zimy, odmiana Sandra bodajże. Tak, Sandra, bo jest jeszcze Aleksandra, ale opinie lepsze no, ma Sandra. No i tutaj jest żyto z KWS-u. I odmiana, ojejku, żeby was nie skłamać. No już ja ślepy jestem, czy co? Igor. KWS Igor. Żyto hybrydowe, dwie jednostki na hektar, czyli około 60 kg, więc trzeba będzie dosyć precyzyjnie siewnik ustawić. Także tutaj mam na 8,5 hektara. Na 7,5, przepraszam, na 7,5 hektara 15 woreczków jęczmienia ozimego na 10 i jeszcze dzisiaj przyjechało przężyto i przężyto, kurczę, o też ojejku, ja nie pamiętam tych nazw, za moment przejdę do przężyta. No i dzisiaj właśnie przyjechało z firmy Jamir, wszystko brałem, także przężyto marki Presley z Sowula, też ponoć zajebiste, zobaczymy. Dałem się namówić sprzedawcy na jego odpowiedzialność, zobaczymy. Także wszystko w kwalifikacie w tym roku. No i jeszcze owiec zimowy będzie, o, przężyta też na 10, czyli 27,5 i 2,5 hektara owsa zimowego. Tak na próbę, zobaczymy co to będzie, to już zrażę te. Ma przyjechać, no i tyle, lecę, szczepiam,
Tigo z Waltrą, żeby jutro było gotowe, bo zaczynamy 7.30. Zestaw numer 1 gotowy do odwozu, także historyczna chwila w tym roku. Pierwszy raz Tigo będzie wykorzystywany, zobaczymy czy ostatni, czy nie ostatni, jak to wyjdzie. Ogólnie co, miałem dzisiaj chęć podjechać jeszcze na pole, pokazać wam kukurydzę. No bo u mnie dużo plantacji jest takich, że dopiero te ziarko zaczyna twardnąć. Także nie zaschła ta kukurydza, zresztą zobaczycie to na filmie z koszenia. I może jutro u sąsiada uda się też coś niecoś pokazać. Także tak to wygląda, że jeszcze dużo praktycznie zielonej stoi. I żeby to jakoś pośrodkować, te pierwsze siane w kwietniu to już, no już mogłyby być i wcześniej wykoszone. Ale te co siałem w maju, około 10, na ostatni rzut, no to jeszcze zielone praktycznie stoją. Także nie ma takiego pośpiechu. Myślę, że termin będzie optymalny. Zresztą ja jestem z tych ludzi, którzy wolą tydzień za późno niż 2 dni za wcześnie. Także co, lecimy kompletować zestaw numer 2. A zobaczcie, w jakim stanie filtry kabinowe. Dawno nikt tu nie zaglądał. Na pewno przez rok to się nie nazbierało, to musiało być dłużej, także przyszedł moment i na to. No teraz to jest to, co trzeba. Wcześniej to był taki sypidis, że ola Boga. No nie zaglądałem, przyznam się szczerze, że nie zaglądałem, jak kupiłem tego ciągnika, bo by to już dawno temu było wywalone. No, już powinno się dużo lepiej oddychać w tej kabinie, także zaraz montujemy zestaw numer 2. Jeszcze tankowanie i można jechać do teścia po podarkę, bo no niestety Johnny z Golden Lochem nie będzie mógł współpracować, bo brakuje mu oleju w skrzyni. Ma po prostu mały zasób oleju na wywrot, na hydraulikę zewnętrzną i brakuje, żeby ją wywrócić. N-ka wywracała i niestety taki psikus zrobiła, że teraz jest problem. No ale u siebie to będzie komu ciągać tego Golden Locha, tylko no, u sąsiada nie mam drugiego ciągnika, żeby podstawić pod tą przyczepę, więc muszę prowarkę, bo w mojej szarej tłok jest nieszczelny i też ona po przejściach, także już lepiej nie dotykać. Niech przeczeka ten moment. Także tyle na dzisiaj, bo już pewnie zrobi się późno, jak przyjadę, bo już jest po 18, także cały dzień zleciał. Naprawdę miałem jeszcze kilka rzeczy zrobić, ale no niestety nie zdążę. Tak to jest. Taki to jest luźny wrzesień, kurde, u rolnika. No. Trzymajcie się.